Cześć Tomasz, pytasz, jak radzicie sobie z przygotowywaniem intro sygnałówki? Jakieś pomysły? Chodzi mi o coś darmowego. Tak jak napisałem w odpowiedzi, bo jeszcze wtedy nie robiłem wideo, odpowiedzi wideo, napisałem, że są trzy metody. Albo zrobić samemu z darmowych materiałów na freesound.org. Albo płatnych, można kupić po prostu takie fragmenty sygnałówek, wpisując w audiojungle.com podcast i tam wtedy wyskoczą ci propozycje różnych muzyczek do podcastów, do sygnałówek. Druga metoda to jest zlecić wykonanie na zewnątrz, czyli na przykład świetnej firmie musicradiocreative.com. Brytyjskiej firmie, gdzie no, trochę się płaci rzeczywiście, ale ta sygnałówka wtedy jest rewelacyjna. I to się przekłada naprawdę na jakość takiej sygnałówki. Albo w ogóle nie przejmuj się intro i outro przez pierwszych 30-60 odcinków, po prostu rób audycję i nie zastanawiaj się nad tym, jaka ma być sygnałówka, tylko po prostu zrób treść. I to jest najważniejsze. A potem, jak ci się to będzie już podobać, jak będziesz miała ochotę dalsze audycje robić, no to wtedy może uprzyjemni to tobie tworzenie tych audycji i słuchaczom słuchanie tych audycji. Ale nad tym można się zastanowić i dopiero później to zrobić. Także, no, jak widzę, tutaj nawet nie spodziewałem się, że taka odpowiedź cię zadowoli, bo tutaj są oczywiście już odpowiedzi od innych uczestników naszej grupy. Podcast, jak to się robi, bo tam jest zadane to pytanie. I tutaj Małgosia napisała, że moja powstała wskutek nauki do sesji. To znaczy, nie chciało mi się uczyć, bawiłam się w GarageBand i na iPhone'ie, a potem trochę pobawiłam się w Audition i już. No właśnie, to ma być świetna zabawa. Tylko, że osłuchaj się z tą sygnałówką, bo będzie ona ci towarzyszyć bardzo długo. I Tomasz napisał, że może to jest myśl. No właśnie, trzeba się po prostu bawić tym, co robimy, tylko żeby to było odpowiadające temu, czego wy oczekujecie od tej sygnałówki, co ona ma zrobić, i co, żeby to słuchaczy nie raziło, i żeby te poziomy głośności też były odpowiednie, żeby nie było za głośno sygnałówka, a potem wasza wypowiedź bardzo cicho i odwrotnie, no żeby też nie była sygnałówka bardzo cicho, a wasza wypowiedź bardzo głośno. Albo na jednym poziomie głośności to już w ogóle jest nie do przyjęcia, bo się jedno drugie zagłusza. Zwróćcie na to uwagę. Przy outro, bo nie pytasz o outro, ale ja bym chciał przypomnieć o tym, że warto skorzystać z outro, czyli takiej sygnałówki, takiej zapowiedzi końcowej, do tego, żeby poinformować o tym, co to jest za podcast, kto go prowadzi i gdzie można znaleźć więcej informacji. Ja nazywam się Borys Kozielski, oglądacie wideo pod tytułem Kto pyta, mniej błądzi z serii Szkoły Podcastingu, filmów w Studio Podcast. Zapraszam do Szkoły Podcastingu i do obejrzenia kolejnych materiałów wideo, które znajdują się na stronie na Facebooku Studio Podcast. Jeśli zadacie pytanie na temat podcastingu, to poinformujcie mnie o tym, ja chętnie dodam swoje 3 grosze i pomogę Wam w odpowiedzi na te pytania. To wszystko w tym wideo. Mam nadzieję, że trochę może pomogłem. A jeśli tak, to dajcie kciuka w górę. Trzymajcie się, cześć.